Dzień dobry Państwu, witamy Was bardzo serdecznie w tą piękną niedzielę. Ania Musioł i Dorota Kochman. Przycupnęłyśmy dzisiaj w starej karczmie w Wiśle. W Wiśle, kole Muzeum Beskidzkiego. Spodobało się nam tu ostatnio. Myśleliśmy, że pójdziemy na skoczniem, ale się już śnieg roztopił ganz. Już tam nie ma co oglądać. A zima się nam zrobiła, to my przyszły do karczmy. No bo tak w ogóle to my poszły poszukać tej wiosny, no i już je coraz lepiej, bo te śniegi schodzą z tych groniczków, ale jeszcze to kapkę potrwa. Ania, od kiedy to jest ta wiosna? Bo to już w tym tydniu wiosna? Będzie. Nie, jeszcze kapeczkę tam 20. No to już w sumie teraz. Ja, jest, to ten czas tak jest. Leci. 22? Pierwszego, Ania. Pierwszego mamy pierwszy dzień wiosny. Cześć ale na wagary. Ale to takie astronomiczne, w kulturze ludowej to na świętej Marii Panny. A, no widzisz. Kapeczkę później. A ty się w ogóle tak wystroiła naprawdę w czerwony kolor, a wiesz, no. Że czerwone kolory teraz zakozane. A czemu zakozane? No tak w kulturze ludowej Górali Śląskich jest zakozany czerwony kolor w poście. Także nie wiem, co ci powiedzieć. Haniczko, no tu... Chyba cię wyciepiemy z dziedziny. Nie dość, że nie poczosano, tak oszczapa to, jak czarownica, to jeszcze w czerwonej chustce przyszła. Haneczko, ale tuż za coś chyba będę musiała się smażyć w tym piekle, to może za tą... czerwoną chustkę chociaż. Dobrze. Ja nie mam takiego pięknego stroju jak ty. Cały czas się rychtuję do tego i mam nadzieję, że kiedyś tu wystąpię w takiej pięknej... klajdach. Ja. Dobra. Moi roztomili, przypominamy wam, że są my w starej karczmie w Wiśle. Jakbyście tak słyszeli, że tu garcami trzaskają w tle, no to wiedzcie, że tu strasznie fajne jedzenie już rychtują dla was. Także pięknie was pytamy, odwiedzajcie to miejsce. Dziękujemy też gospodarzom za gościnę. No i co, trzeba by było powinszować już tym naszym jubilatom wszystkim, co? Mamy i na imieniny, i na urodziny, i na chrzciny. Nie, na chrzciny nie mamy tym razem, ale zachęcamy was, jakby kiedy tam miał co do ochrzczenia, jaki dzieciątko, no to też jest okazja jak najbardziej, pogratulować. Żeby takie życzenia złożyć i pogratulować. 18 marca swoje kolejne urodziny będzie świętować pani Urszula Kuś ze Skoczowa. Z tej okazji życzymy ci gorącej filiżanki kawy kiersi, dla ciebie zrobi, nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela, zielonych świateł na twojej drodze, radości z małych spraw, kiere cię ucieszą na co dzień, tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz, tyle szaleństwa, co by życie nie wydawało się nudne, tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru, zaś miłości ponad wszystko. Najlepsze życzenia od Zosi i Andrzeja. W dniu 18 marca urodziny obchodzi ojciec Symplicjusz, gwardian klasztoru ojców Franciszkanów w Jabłonkowie. Z okazji urodzin życzymy ci wiele radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza ciebie matczyną miłością i opieką, zwłaszcza w trudnych chwilach, i wyprasza u swojego syna wszelkie potrzebne łaski. Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech cię uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębie życia. Te życzenia przesyła brat Zenon z rodziną. Następne życzenia od córki Lucyny oraz Grzegorza, Adama i Wojtka dla mamy i babci Urszuli. Z okazji urodzin, kiedy też jutro, 18 marca. W dniu twych urodzin życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Radosnych i pogodnych dni, pełnych szczęścia i miłości. Aby każdy nadchodzący dzień był tym najwspanialszym dniem w życiu i żeby zawsze otaczali cię kochający ludzie. Szczęścia, zdrowia i mocy radości oraz beztroski, długiej przyszłości. Wszystko, co piękne i wymarzone w dniu twych urodzin, niech będzie spełnione. W dniu 21 marca swoje urodziny obchodzi pan Zenon Sobczak. Kochany Zenku, chcemy zatrzymać czasu godzinę. Błysk szczęścia w twych oczach rozlane. Byś zawsze czuł to w gronie ślimoków, jak bardzo jesteś kochany. Szczęściem się napawamy, że cię mamy. Bo kiedy wiosenny dzień rozkwita, czas urodzin ciebie wita. I my szczerze i bez miary chcemy składać tobie dary. Dużo szczęścia i radości w twoim życiu zawsze niech gości. Niech marzenia się spełniają i twe plany real mają. Prowadź nas przez góry, lasy i nie wymagaj taterników klasy.
Na objazdówki weź nas też czasem, bo my nie chcemy chodzić tylko lasem. Lubimy zwiedzać miasta i wioski, zostawić w domu smutki i troski. Zabierz nas czasem też za granicę, pozwiedzać czeskie piękne stanice. Knedlików pojeść, piwka skosztować, do domu wrócić i nie żałować. Z gorącymi życzeniami spieszą Ślimoczyce z Hermanic. 20 marca urodziny obchodzi Micza Wacław z Harbutowic. Kilka świeczek zdmuchniesz na torcie, ważny to dzień dla Ciebie. My Ci życzymy gwiazdki na niebie tylko dla Ciebie, aby spełniła Twoje marzenia i jeszcze wszelkiego powodzenia. Koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 20 marca urodziny obchodzi Jarosław Żyła z Kończyc Małych. W dniu Twoich urodzin wszystkiego co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście. Oraz tradycyjnych 100 lat życzą koledzy z koła PTTK Ślimoki z Goleszowa. I ostatnie życzenia od naszych największych fanów z koła PTTK Ślimoki, tym razem na urodziny, kiedy 23 marca będzie świętować Weronika Świerczyna z Bielska Białej. Gdy szampan popłynie spienionymi jak wodospad strumieniami i radość zaleje Cię swoją słodyczą, przyjmij w ten czas urodzin kartkę pełną życzeń. Życzeń wszystkiego dobrego dla Ciebie, tylko o Tobie i tylko od nas, aby się spełniły, sam je głośno wypowiedz. Koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 19 marca swoje urodziny będzie obchodzić Pan Józef z Cieszyna. Z okazji Twego święta życzę Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości. Ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, abyś potrafił się cieszyć życiem w każdym jego momencie. Tego życzy córka Joanna. I tak na koniec jeszcze jedne życzenia. W przyszłym tygodniu urodziny będzie miał jeszcze strasznie szykowny synek Daniel Franek, którego możecie znać z wielkiej urody zdjęć, bo jest fotograf, który prowadzi taki portal Okiem Fotoreportera i specjalizuje się w fotografii folkloru. Także kupę szumnych zdjęć z Tygodnia Kultury Beskidzkich i innych festiwali. To są jego autorstwa zdjęcia. Cała redakcja portalu OX.pl życzy Ci, Danielu, co by Ci się nigdy obiektyw nie zmazał, co byś zawsze był w dobrym miejscu o dobrej porze i co byś sobie i nam swoimi niezwykłymi zdjęciami dali radość sprawiał. Kochani, to już są wszystkie życzenia, które żeśmy narychtowały na dzisiejszy odcinek koncertu życzeń Stella, które wysyłaliście do nas na adres życzenia@ox.pl. Serdecznie Was zachęcamy do tego, jak kiedy ma jakieś urodziny, imieniny, chrzciny, może jakieś wiesiele, a może jakąś inną okazję, na przykład zmianę pracy, no to my tu wszystko będziemy winszować w Waszym imieniu. Ja się już postaram na następny raz inaczej się oblec i kapkę się poczosać, no bo to wstyd. No gańba, gańba, naprawdę. No ale Ania, to jest taki wesoły kolor, taki wiesz. Szczęśliwy, on generalnie we wszystkich kulturach ludowych całego świata przynosi szczęście. No to ale to... post to nie ma czas wielkiej szczęśliwości. No ale imieniny, urodziny to jak gans na szczęśliwość. Temu my tak kapkę winszujemy, nie robimy wielkiej imprezy z tej okazji, ale kapkę powinszować trzeba. No ale czerwone to, wiesz co, możemy iść tam, honej, za płot do pani Gosi Kieryś, do Muzeum Beskidzkiego w Wiśle się jej zapytać, ale jak się jej pokorzysz tak oszczapa to i w poście w czerwonej chustce, to nie wiem, co z tego będzie. Jeszcze będzie awantura. Słuchajcie, ja się postaram na następny odcinek jakoś lepiej wyrychtować, bo z Hanią to nie ma żartów, ona jest tak opieknodziocha, ma takie tradycje tutaj wszystkie zachowane we wszystkich elementach, jakby tak chociaż chciała do 1% do niej urosnąć, no ale to się tak nie da. No. Poprawiam się. No. Do mnie jest ciężko urosnąć, wiesz, bo ja już mam taki poważny rozmiar. Poważny rozmiar wspaniałych uczuć i wspaniałej energii. Słuchajcie, kończymy, bo my się strasznie rozgodały dzisiaj. Moi Rostamili zostawiamy z fajną piosenką chłopców Tu Stella, Tu z Wisły. Zespół Lazy Leg, Leniwo Szłapa, by my to przetłumaczyli na nasze. Strasznie fajną muzykę robią, mam nadzieję, że się Wam spodoba, a piosenka się nazywa Za dużo myśli. Także naszym jubilatom jeszcze raz wszystkiego dobrego. Piosenka jako prezent. I co, do widzenia za tydzień. Do widzenia za tydzień. Życzymy Wam wspaniałej niedzieli, smacznego obiadu, wszystkiego dobrego. Miewajcie się.
Muszę go zgasić. Muszę być pewny, że nic złego nie stanie się. Jak postawić kolejny krok? Nie odrywać stopy, wiem, że się nie uda, że będę dalej. Muszę odnaleźć.